It's just you. Well, can no Witam wszystkich, zapraszam na kolejny odcinek serii Encyklopedia Tokenów. Dzisiejszym omawianym tokenem będzie Electroneum. To zacznijmy od tego w ogóle, czym jest ta kryptowaluta. Electroneum jest cyfrowym systemem pieniężnym, takim jak Bitcoin. Jednakże został on zaprojektowany specjalnie dla użytkowników mobilnych, których obecnie jest ponad 2 miliardy na całym świecie, więc to jest to spory rynek klientów. Electroneum został stworzony i opracowany w 2017 roku przez grupę ludzi z siedzibą w Londynie, w Wielkiej Brytanii i kierowany jest przez prezesa Richarda Elsa. Na przełomie września i października tamtego roku spółka sprzedała wstępnie monety ETN inwestorom poprzez pierwszą fazę ICO, aby zebrać fundusze na dalszy rozwój. Blockchain Electroneum uruchomiono 1 listopada 2017 roku i wprowadzono monetę do obiegu. Portfale aplikacji Electroneum uruchomiono 13 grudnia tamtego roku. Zaczniemy standardowo od tego jaki problem chce rozwiązać ten projekt. Sprawa jest tu podobna jak w przypadku Bitcoina, Litecoina czy innej kryptowaluty, która powstała po to, aby zostać ogólnoświatowym środkiem płatniczym. Jednak tak jak wcześniej powiedziałem, elektroneum skupia się na płatnościach z poziomu telefonu komórkowego, którego posiada praktycznie każdy. Co odróżnia jednak elektronyum od zwykłych pieniędzy fiducjalnych, takie jak rysotówka euro czy jen. Ano po pierwsze to, że jest w pełni zdecentralizowanym, co znaczy po prostu, że nie jest kontrolowany przez żaden centralny ośrodek, co prowadzi również do tego, że waluta ta jest deflacyjna. To znaczy, że po wydobyciu wszystkich możliwych monet nie będzie można ich już wyprodukować więcej. Jak to się obecnie odbywa w przypadku zwykłych walut fiat? Typowa transakcja przesyłu coinów z jednego portfela na drugi trwa około 10 minut. Tyle czasu potrzebuje sieć, aby zweryfikować w blockchainie tą transakcję. Przez sieć mam na myśli górników którzy potwierdzają właśnie te transakcje, dostają za to coiny elektroneum, ale o tym później. Skoro jesteśmy już przy wydobywaniu coinów ETN, to powiedzmy sobie, kto otworzy te monety. Nowe monety wchodzą do systemu jako nagrody przyznawane górnikom. Za każdy razem, gdy górnik sprawdza i weryfikuje określoną liczbę transakcji, otrzymuje nagrodę w postaci monet elektroneum. Po otrzymaniu nagrody za swoją pracę, górnik może wydać te monety lub wymienić je na inne waluty, skutecznie wprowadzając nowe monety do systemu. Standardowo Coiny te wydobywa się za pomocą mocy obliczeniowej kart graficznych, jednak platforma elektronomów ma znaczną przewagę nad innymi kryptowalutami, ponieważ może być wydobywana za pomocą telefonu komórkowego, to znaczy zaraz będzie mogła być. Obecnie trwa faza beta testów, a do ogólnego użytku ta funkcjonalność ma być oddana pod koniec lutego tego roku. Dzięki tej opcji miliony użytkowników smartfonów na całym świecie mogą dowiedzieć się o kryptowalutach i wydobywać własne monety za pomocą swojego telefonu. Aby móc to zrobić, to musimy wejść do sklepu Androida, pobrać aplikację o nazwie Electroneum. Następnie wystarczy tam założyć swoje konto i już jesteśmy gotowi na wydobywanie i przyjmowanie od innych ludzi coinów ETN. Jeżeli ktoś z Was założył już tam swoje konto, to możecie podać mój kod jako osoby polecającej. Co tydzień w aplikacji odbywa się losowanie pewnej ilości coinów. Osoby, które mają dużo poleceń tej aplikacji innym użytkownikom, mają zwiększoną szansę na wygranie, także nic was to całkowicie nie kosztuje. Powiedzmy sobie teraz, jakie plany na przyszłość ma Electroneum, aby rozpowszechnić swoje wpływy na rynku. Zespół Electroneum niedawno nawiązał współpracę z QSUS, to jest gigant płatności telekomunikacyjnych. Electroneum chce wykorzystać to partnerstwo do promowania korzystania z mobilnej aplikacji górniczej, jako sposobna na zrekompensowanie kosztów posiadania smartfona. Bimedia, japońska firma z branży mediów społecznościowych i e-commerce, również nawiązała współpracę z Electroneum. Pół miliona użytkowników Bimedia na Facebooku oraz miesięczny zasięg 10 milionów użytkowników odegra kluczową rolę w planie marketingowym ETN. Kolejną dziedziną są gry internetowe. Zespół Electroneum ma nadzieję na zastąpienie walut ETF w grze takich jak Złoto Work of Warcraft. Wyobraź sobie wszystkie ukończone misje i sprzedane przedmioty, które są wypłacane w walucie, którą z łatwością mogą zostać przekształcone w inne kryptowaluty lub fiaty. To nie tylko zachęciłoby graczy do większej ilości gier. Ale firma zajmująca się grami komputerowymi mogłaby pobierać opłaty za zdeponowanie i wycofanie ETN-ów z ich ekosystemu. Stworzenie gry, która reklamuje ETN jako walutę w grze, może również okazać się skutecznym narzędziem marketingowym. Jedna gra mobilna, która jest obecnie w fazie testów beta, polega na próbach przelotu rakiety na księżyc podczas zbierania ETN. Kiedy gracz umiera, musi obejrzeć reklamę wideo, aby sfinansować ETN nagrodzonym użytkownikom po prostu mega pomysł. To powiedzmy sobie teraz trochę więcej o coinach ETN. Zespół zarezerwował 4,5 miliarda ETN dla inwestorów w fazie ICO. Oprócz tego główny zespół 12-osobowy zarezerwował sobie 20 milionów coinów ETN dla celów finansowych. Obecnie wydobytych jest ponad 6 miliardów coinów. Ilość ta w końcu osiągnie maksymalną podaż 21 miliardów ETN poprzez nagrody dla górników. Twórcy czuli, że użytkownicy będą bardziej zadowoleni do zdobywania pełnych monet jako nagrody i woleliby dokonywać zakupów w wartościach całkowitych. Dlatego też koiny ETN mają podobnie jak nasze polskie złotówki tylko dwa miejsca po przecinku. Oznacza to, że przeczytanie każdej czy to małej czy to dużej liczby będzie proste dla zwykłego użytkownika. Algorytm używany do wydobywania koinów to Kryptonite. To ten sam algorytm dzięki któremu wydobywa się na przykład koiny Monero. Obecnie koiny elektronowe można kupić tylko na giełdzie Kryptopia ale w ciągu dosłownie najbliższych dni ta kryptowaluta ma zostać wystawiona jeszcze na dwóch innych giełdach. Trochę śmieszną sytuacją jest to, że projekt pochodzi z Wielkiej Brytanii, a bardzo mocno próbuje się promować na rynkach azjatyckich. Jeżeli jednak trochę bardziej się w to zagłębimy, to zrozumiemy, że jest to najlepszy target dla tej aplikacji. W Azji praktycznie każdy ma telefon i to nie jeden. W Chinach za pomocą WeChata możemy płacić w większości sklepów, nawet na zwykłym bazarze z warzywami często możemy o jakiejś poczciwej staruszki zapłacić za jabłka czatem. Dlaczego więc nie wybrać by tu tylko coinów ETN? Osobiście bardzo blisko przyglądam się temu projektowi i śledzę go na bieżąco. Jeżeli coś znaczącego będzie się działo na temat tego projektu, to na pewno Wam dam znać o tym. Dobra, dzięki za obejrzenie kolejnego odcinka serii Encyklopedia Tokenów. Do zobaczenia!